Cześć moi kochani, zapraszam Was na Kocha, Lubi, Inspiruje listopada. Dzisiaj nie pokażę Wam jakoś dużo rzeczy, które mogłabym Wam pokazać tak, wiecie, tutaj. Będę dużo rzeczy opowiadać, wszystko sobie tu zapisałam, mam nadzieję, że nic nie zapomnę. No i zaczynamy od filmu. Powiem Wam po prostu wszystko dzisiaj, co mnie jakoś tak, co mi najbardziej utkwiło w głowie, co mnie najbardziej zainspirowało w tamtym miesiącu. Zaczynam od filmu. Film to jest Gra Endera. I powiem Wam, że to jest film nie tylko dla fanów science fiction. Mimo, że ja jestem fanem science fiction, takich filmów o kosmosie, a raczej o kosmitach, o rzeczach wymyślonych, które niekoniecznie mogłyby się zdarzyć, to ten film Wam bardzo polecam z tego względu, że tam nie ma dużo alienów, kosmitów, którzy mogliby Was denerwować, jeżeli nie lubicie takich filmów. Jest to bardziej film psychologiczny, jest to film opowiadający o młodym chłopaku, w którego ręce zostały powierzone losy całego świata, ponieważ losy Ziemi są zagrożone właśnie atakiem istot pozaziemskich. I taki właśnie bardzo młody chłopak toczy taką grę, w której stawką są losy Ziemi. Także bardzo fajnie zagrana rola, gra tam też Harrison Ford, gra tam takiego dowódcę, który też bardzo, bardzo dobra gra aktorska. Bardzo Wam polecam, jeżeli lubicie właśnie filmy bardziej takie psychologiczne, ale też właśnie z nutką takiej przygody. I wielu aktorów, którzy zagrali w tym filmie, to są ludzie bardzo młodzi, także też tutaj na pewno nie jest to naiwny film. Bardzo, bardzo dobrze zagrali swoje role, także mogę Wam polecić Grę Endera. Jest jeszcze książka, książki niestety nie czytałam, ale teraz mam ochotę ją przeczytać i zobaczyć, czy jest podobna do filmu, czy nie. Ostatnio bardzo dużo podróżowałam. W ostatnim tygodniu chyba 6 razy leciałam samolotem i powiem Wam, że ja uwielbiam latać, naprawdę uwielbiam, mimo że jeden z tych lotów był bardzo z dużymi turbulencjami, ponieważ w Niemczech akurat jak wylatywałam z Kolonii bardzo wiało i wręcz rzucało naszym samolotem, także chwila była taka, takiego, wiecie, trochę stresu i takich myśli, że kurczę, może się coś stać. Ale ogólnie bardzo lubię latać i powtarzam zawsze, że mogłabym zaczynać dzień od lotu samolotem, bo bardzo mnie to kręci i bardzo lubię samoloty. Ostatnio napisali do mnie ludzie z Turkish Airlines, czy chciałabym Wam powiedzieć o reklamie nowej Turkish Airlines. I tak trochę średnio mi się chciało, ale najpierw zobaczyłam tą reklamę, bo pamiętam reklamę zeszłoroczną, która była z takim małym chłopcem, z Messim i z Kobe Bryantem, którzy to dwaj sportowcy walczyli ze sobą o względy tego właśnie małego chłopca, który ostatecznie wybiera talerzyk lodów od stewardesy niż właśnie popisy tych panów. I w tegorocznej reklamie również bierze udział Messi i Kobe Bryant, tylko już troszkę na innych zasadach jest. Oni sobie podróżują po całym świecie i walczą ze sobą, raczej rywalizują ze sobą na podstawie selfies, czyli jak to się brzydko mówi w Polsce, samo. Wiecie, o co chodzi, że sami sobie robimy zdjęcie. No i wysyłają sobie nawzajem, żeby udowodnić, który jest w fajniejszym miejscu. Także jeżeli chcecie zobaczyć reklamę, to link będzie na dole, link będzie tutaj też się pojawi jakaś anotacja. Polecam, jeżeli lubicie samoloty, lubicie podróżowanie samolotami, bo bardzo, bardzo fajna reklama. Osobiście bardzo mi się podoba. Lecimy dalej. Jeżeli chodzi o muzykę, to w tym miesiącu, no ja słucham cały czas tego samego, wałkuję starą Metallicę. Bardzo się cieszę, bo wczoraj się dowiedziałam, że na Sonisphere w lipcu przyjeżdża do Polski właśnie Metallica, więc po prostu umrę tam ze szczęścia pod sceną i już nie mogę się doczekać. No i ogólnie tak koncertowy był dosyć miesiąc, ale nie było żadnych dużych takich jakichś topowych koncertów. Były bardziej takie undergroundowe, że tak powiem. Jeden z nich to był Night of Death United, który odbył się w Harendzie. Koncert odbył się w Harendzie, był bardzo fajny, grało kilka zespołów polskich na naprawdę fajnym poziomie. Ze znajomych grała Hejtira, Michał na bębnach, więc musiałyśmy tam z siostrą być i bardzo nam się podobało. A drugi koncert był w Metal Cave, to Wam zajawiałam już z Michałem, on grał w tym z Chaos Stream, no, Metal Cave po prostu, nie pamiętam jak się nazywał, ale też był bardzo fajny koncert, mimo że było bardzo mało ludzi niestety. Dalej, oprócz koncertów, które zawsze Wam polecam. Co w tym miesiącu robiłam? Niva Live TV, dalej udaje mi się prowadzić odcinki dla Niva Live, dla Niva. Robimy sobie Live TV, zapraszamy różnych gości i robi się moim zdaniem coraz bardziej ciekawie. Ja się już bardziej wyluzowałam, też mi pisaliście, żebym popracowała troszeczkę nad prowadzeniem. No i mam nadzieję, że jest coraz lepiej i ostatnie odcinki Wam się bardzo podobały. Były odcinki z Radzką, były odcinki z Andrzejem Tucholskim, także z Oleską bardzo Was zapraszam, link będzie oczywiście na dole. Robi się coraz bardziej ciekawie. Ostatnio opowiadaliśmy o naszych pierwszych pocałunkach, więc jeżeli chcecie zobaczyć, to koniecznie zobaczcie sobie ten odcinek. Także to było to Niva Live TV. Dalej, książka. Mam tutaj książkę akurat pod ręką, to Wam mogę pokazać. Ostatnio, jak tylko wyszła Hania Bakuanowa, czyli wnuczko, żonka, czyli Jak utrzymać laskę,
Po prostu miałam tak kiepski dzień, miałam tak słaby dzień i weszłam sobie do wanny i mówię, a wezmę sobie nową bakułę ze sobą i sobie będę czytać. Zrobiłam sobie pianę, zaczęłam czytać i słuchajcie, dosłownie w chwilę przeczytałam 50 stron pierwszych i cały czas się śmiałam. Tak mnie ta książka rozśmieszyła. Hania Bakuła tutaj analizuje różne typy facetów, jak to zwykle bywa i jak to ona sama wspomina. W większości są to jakieś przypadki prawdziwe, jej znajomi, więc podejrzewam, że wielu z nich się na nią obraziło. Genialna książka, opowiada o różnych typach właśnie facetów, którzy starają się poderwać i właśnie utrzymać dziewczynę przy sobie, albo sobie je nawzajem odbijają. Takie krótkie opowiadanka, takie krótkie felietony, tak jakby. Bardzo dobra, ja uwielbiam Bakułę. I bardzo się z nią utożsamiam właśnie, jeżeli chodzi o tego typu poglądy. Także polecam wam dla śmiechu i taką przykrą prawdę wam przekazuję, że niestety tak to jest z niektórymi facetami. Dalej, co ja tu mam? Świeczkę, może wam od razu pokażę zapach ulubiony w tamtym miesiącu. Bardzo mnie zaskoczyła Yankee Candle Pink Sands. Nie spodziewałabym się, bo ten zapach, już wam kiedyś wspominałam w którymś filmie, że jest troszeczkę melonowy, a ja nie znoszę zapachu ogórka czy melona w kosmetykach, czy w ogóle w jakichś tam produktach. Oprócz oczywiście świeżych owoców i warzyw. Jak się zapali, jest bardzo delikatny zapach w całym domu, także wam bardzo polecam, bo nie jest to zapach nachalny, na pewno nie jest to taki konkretny zapach czegoś, jest to taki dosyć świeżo-słodki zapach, idealny do wnętrza, na pewno nie jest drażniący. Jeżeli lubicie delikatne zapachy, to wam się spodoba. Ja mam swoją świeczkę z pracowni snów, także powiem wam, że tym zapachem jestem bardzo zaskoczona i będę go dalej chętnie palić. Co do Yankee Candle, co do Bath & Body mam tam z tyłu, i też chętnie palę, na pewno wam jeszcze będę pokazywać konkretne zapachy, ale nie wiem dlaczego, czy tak jest, czy Yankee się wolniej pali. Wydaje mi się, że troszeczkę wolniej się Yankee wypala, przynajmniej te duże słoje wolniej się palą niż te duże słoje z Bath, ale mogę się mylić, tak przynajmniej u mnie jest. Co dalej? Dalej mam grę Just Dance. Widzieliście film, mam nadzieję, że widzieliście, jak tańczyliśmy ze znajomymi. Była super impreza, chyba najfajniejsza impreza jedna z dwóch najfajniejszych imprez w tamtym miesiącu, właśnie ta nasza taneczna. Wszyscy znajomi przyszli sceptycznie i tak, może będę tańczyć, może nie, ale tak się skończyło się tym, że wszyscy chętnie tańczyli, rywalizowali ze sobą i no mega ubaw. Każdy z nas po raz pierwszy praktycznie tańczył większość układów. Bardzo męczące, bardzo wam polecam, bo niesamowita zabawa, nie dość, że właśnie w fajnym gronie wszyscy się bawią, mają dużo śmiechu i przy okazji się ruszamy. Także powiem wam, że Xboxa w ogóle bardzo polecam, szczególnie te ruchowe gry, bo można się zmęczyć, jakby nie... A nie jest to przykry wysiłek fizyczny, jest to niesamowite. I raz na jakiś czas sobie robię takie kilka... Taki fitness, że tańczę kilka piosenek i naprawdę jestem zaspocona. Ostatnio z siostrą tańczyłyśmy chyba taką 10-minutówkę non-stop. Powiem wam, że nawet 10 minut takiego tańczenia non-stop jakiegoś układu to jest męczące. Także super, super, super gra. Polecam właśnie, jeżeli macie Xboxa, to pod choinkę fajny prezent. Dalej, tutaj mam to. Co do drugiej imprezy, to była impreza urodzinowa mojej siostry, gdzie łaziliśmy sobie po mieście i trafiliśmy do takiego fajnego pubu, baru na Placu Zbawiciela, nazywa się Warszawska. Tak? Warszawska. No, tam bardzo fajnie spędziliśmy sobie część wieczoru. Później wylądowaliśmy w Mecie, którą też polecam i bardzo lubię. Także to była też jedna z takich imprez roku, że tak powiem. Bardzo fajna, dwudniowa. To było. Co do wyjazdów, jeszcze przypomnę, miałam sporo wyjazdów, bo miałam i wyjazd do Londynu, i do Białegostoku z Paulą, i do Kolonii ostatnio. I spotykałyśmy się z Paulą, z widzami i właśnie w Londynie, i w Białymstoku, i w Warszawie było spotkanie, i spotkania były cudowne. O spotkaniach będzie osobny wpis na blogu, jeżeli go jeszcze nie ma, no to... Jeżeli już będzie, to link będzie na dole. Dziewczyny, było cudownie, dziękuję dziewczyny i chłopaki, dzięki, że wszyscy przyszliście. Fajnie was widzieć na żywo i fajnie was poznać, zobaczyć twarzą w twarz. To zupełnie co innego niż tylko czytać komentarze czy wiadomości prywatne. Fajnie zobaczyć realnych ludzi, którzy nas oglądają i sobie z nimi pogadać i nie no, w ogóle jest to super. Także więcej miłych słów napiszę na pewno na blogu i tam będą też zdjęcia z tych spotkań. Lecę dalej. Jeżeli chodzi o sklep ulubiony, to w tym miesiącu jakoś tak obsesyjnie chodziliśmy z moją siostrą do TK Maxa i lubimy tam właśnie szczególnie dział domowy i dział z butami. Naprawdę można fajne okazje znaleźć i jest też dużo fajnych inspiracji prezentowych, gotowych nawet zestawów prezentowych, kosmetyków,
jakichś zestawów dla facetów, takie bardziej typu krawat z czymś tam, zegarki, walizki, nie wiem, torby są fajne. Naprawdę dużo fajnych rzeczy. Jeżeli jeszcze nie byliście w TK Maxie lub nie przypadacie za tym sklepem, to bardzo Was zachęcam, żebyście odwiedzili właśnie, szczególnie przed świętami, bo jest naprawdę, są naprawdę fajne rzeczy, szczególnie buty nam wpadły w oko. Ostatnio chyba 2 godziny spędziłyśmy w Blue City, mierząc wszelkie buty. Tam nawet można takie buty, jak które wcześniej było wartości 1000 zł, kupić później za 100. Także naprawdę fajne, fajne różne deale są w TK Maxie. Czy powiedziałam już wszystko, bo tak tutaj lecę nie po kolei. Sklep powiedziałam, świeczka powiedziałam. Na koniec jeszcze może Wam wspomnę, że wy pytacie się, jak mi idzie gra na gitarze. No, teraz niestety przez wyjazd nie miałam lekcji, ale wczoraj miałam kolejną lekcję i nie wiem, czy idzie mi dobrze, staram się i tak bardzo chcę grać i to są dopiero początki, więc staram się nie zniechęcić i tak naprawdę bardzo lubię te lekcje. Pozdrawiam gorąco mojego nauczyciela, jest naprawdę świetny i ma do mnie mega cierpliwość i dziękuję za pochwały, że robię postępy, mam nadzieję, ale musiałam skrócić paznokcie z tego właśnie względu, że ciężko się gra z długimi paznokciami, no i bolą mnie już opuszki, także to już jest chyba ten znak, że zaczynam grać na poważnie. Przynajmniej ja sobie tak to tłumaczę. Także to tyle. Kochani, mam nadzieję, że ten szybki film Wam się podobał, że coś, jakieś inspiracje złapaliście. Dajcie mi znać, jakie były Wasze inspiracje w listopadzie, Wasze ulubione miejsca, Wasze ulubione wydarzenia, może książki, może jakieś filmy. Wrzucajcie mi linki, wrzucajcie mi opisy, ja chętnie zajrzę. Także dzisiaj było tak chaotycznie, nie poszłam tymi kategoriami co zwykle, ale po prostu jak sobie siedziałam w samolocie i wracałam do Warszawy, to stwierdziłam, że wypiszę sobie właśnie rzeczy, które mi wyjątkowo utkwiły w głowie w tym miesiącu. No i to są właśnie te rzeczy, które Wam dzisiaj wymieniłam. I to tyle, do zobaczenia już za miesiąc w kolejnych inspiracjach miesiąca. No i będą też niedługo ulubieńcy kosmetyczni. Nie wiem, ten czas tak szybko leci, że tego nie ogarnę. To tyle, do zobaczenia, pa pa!